Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 3 Remastered. Słuchajcie, jak pamiętacie, trafiliśmy ostatnio właściwie na statek. Jesteśmy w tym momencie na Oceanie Atlantyckim. No i ruszamy do Bostonu. Jako hej tam. No i dobra, rozejrzyjmy się po tym statku, co my tu mamy właściwie, bo widzę, że mam jakieś kilka ikonek. I tak się zastanawiam, co one właściwie znaczą. Możemy w sumie do nich podejść. Interakcja, zobaczmy. Moment to talk. Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin, pleased to meet you. Haytham Kenway. Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery. So perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal. More lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Okej, czyli mamy jakieś takie poboczne rozmowy, spoko. Czyli widzicie, można powiedzieć, że zbrodnia doskonała. Nikt się nie dowiedział, że to my zabiliśmy tego gościa w operze. Czy ktoś to... Ja no, już myślałem, że on na zwłokach operuje. Dobra, zobaczmy. Good morning, Doctor. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. Ale widać, że hej, tam to jest Brytol. No po prostu gada z takim typowym akcentem, jeszcze tak wiecie, tak się wypowiada wielce elokwentnie. I tak dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy na tym statku? Bo widzę, że mamy jakieś ikonkę tej kości. Także chyba w coś można sobie pograć. Będzie jak w Wiedźminie normalnie. Co my tu mamy? Fanorona początkujący. Co to jest Fanorona? Uważa się, że Fanorona pochodzi z Madagaskaru. Gra się w nią na planszy składającej się z 9 rzędów i 5 kolumn przecinających się linii. Każdy gracz umieszcza na planszy 22 czarne lub białe piony, a następnie stara się zbijać piony wroga poprzez przesuwanie swoich pionów wzdłuż linii, zbliżając się do piona przeciwnika albo odsuwając się od niego cel. Zbicie wszystkich pionów przeciwnika, zasady. O kurde, dużo tego jest. Zbije piony przeciwnika przesuwając się do nich lub odsuwając się od nich. Gdy pion zostaje zbity, wszystkie dalsze piony przeciwnika stojące za nim również zostają zbite. Ruchy bijące są obowiązkowe. Gdy nie ma możliwości wykonania ruchu bijącego, gracz może przesunąć jeden pion na sąsiadujące z nim puste pole. Jeśli jest możliwość wykonania ruchu bijącego po przejęciu pionów przeciwnika, gracz może łączyć dalsze ruchy aż do chwili, w której niemożliwe są dalsze bicia. Zabronione jest przesuwanie piona na to samo pole dwukrotnie w ciągu tego samego ruchu. Co? Czekajcie, zmiana ujęcia kamery, wyjdź, anuluj. Dobra, zobaczmy. Jak chcesz rozpocząć? No tak. Zobaczmy, jak to się gra w ogóle. Skorzystaj z wyboru pionka, aby przesuwać piony wzdłuż linii na planszy. Podejście wrogiego piona lub podejście od niego usuwa go z planszy. Czyli rozumiem, że jak ja teraz zrobię tak, to go zbiję, tak? A nawet dwa mu zbiłem, takie kombosy można walić. Okej. Włączę sobie może kamerę taktyczną. Oho, ten to mi dopiero piznął kombosa, zobaczcie, ty, Andrzej, nie za dużo sobie pozwalasz, leszczu? Co jest? Dobra, to może tego przesuńmy tutaj w takim razie. Aha, i zbiłem mu tylko dwa te pionki, kurde. Powiem wam, że nie do końca chyba czaję tą grę, ale no to gram co pierwszy raz w życiu w sumie, więc... Ej, ale czemu on sobie przesuwa pionka... Ej, ale... Ej, wait. A czemu on sobie przesuwa pionka trzy razy, a ja mogę tylko raz? Co to miało być? Czegoś tu chyba nie rozumiem. Czekajcie. Co my tu jeszcze możemy zdziałać właściwie? A, czy ja mogę cię przesunąć tutaj? Tutaj chyba mogę. Usuwaj kolejny pion przeciwnika, już nie będzie mógł wykonać żadnego posunięcia. Aha, bo też można... A, czyli jak ja zbiję, to mogę... się ruszyć jeszcze raz? Nie rozumiem. Ej, no bez kitu. A czemu wcześniej tak nie mogłem? Nie czaję. Wiecie co, ja coś chyba... Ale pójdźmy może... A, tu już nie mogę iść. Tutaj mogę pójść. Nie do końca rozumiem, jak ta gra działa, szczerze mówiąc. Jakoś nie czaję tego do końca.
Ja chyba nie mogę pójść na to pole, gdzie stałem, tak? O to chodzi. Czyli musimy się cofnąć w takim razie. Ło, ale żebym tu rozwalnął kombosa. O kurde, ale żebym go zjechał teraz. Ocie panie, teraz to się gościu możesz tam pałować. Albo i nie. Teraz się okaże, że on jeszcze totalnie zjedzie. No dobrze, co my tu możemy jeszcze zdziałać? Kurde, nie znam się na tej grze, wam powiem. Nie wiem, jedyne co widzę to tutaj możemy. I chyba zbijemy aż 3 pionki, prawda? Właśnie tak, dobrze, dobrze. Okej. I rozumiem, że to tyle, dobra. Ej, ale chyba wygrywamy, wydaje mi się, co? Jakby jest chyba git. Dobra, teraz może tutaj. Możesz przerwać łączenie ruchu wciskając B. No ja nie chcę przerywać łączenia ruchów. Okej. Ciebie przesunę teraz tutaj i chyba zbijemy mu tego, prawda? Nie, którego ja mu zbiłem? Już sam nie wiem. Okej. Okay. Nie, no wygrywamy z nim chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie znam się. Ty nie masz możliwości zbicia żadnego z pionów. Przesuń dowolny pion na sąsiadujące miejsce. Okej. Okay, bo rozumiem, że teraz możliwości nie mam. Na pewno nie mam? Chyba nie mam. Dobra, to może iść tutaj. Jak nie mam? No przecież powinien... A czemu ja mu nie zbiję tamtego? Albo nie w tą stronę, jakby się chyba ruszyłem, tak? Nie wiem. Nie czaję do końca. A teraz jak pójdę na przykład tutaj, to zbiję mu tego pionka? A tego mu zbiję pionka, bo to w tej samej linii jakby, tak? Nie wiem, czy ja to rozumiem na pewno dobrze. A czemu się ruch nie wykonuje? Aha, bo mogę sobie wybrać, którego pionka chcę zbić. No to ja chcę tutaj. Niech będzie. Kurde, porąbana ta gra, wam powiem. Ci na tym Madagaskarze to mieli niezłą fazę, że takie coś wymyślili. Żyłem tej gry chyba pół życia się uczył. Dobra, to co ja mogę teraz zrobić? Niestety chyba nie mam możliwości zbicia mu. Czy zbiję mu? Nie wiem, muszę podejść bliżej. Ale jak on nie ruszy tamtym pionkiem... Aj, skubany. No i moją taktykę przychwycił dziad. Niedobrze. Pytanie, czy jak tu... Nie, może lepiej przesunię ten pionek tutaj. Dobra, mam plan, wykonam go sam, patrzcie. Oż ty dziadu. Ale w sumie jak... A nie, teraz też go zbiję, co nie? Bo odsunąłem, tak. Okej. O kurde, jeden pionek mu został. Fajnie by to było wygrać. Tylko jak to teraz zrobić? Dobra, spróbujmy może tym po skosie pójść. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. No i chyba go zbijam. Adios. Właśnie tak, okej. Mamy to. Wygrywasz. No i super. Dobra. I mamy tu chyba jeszcze jedną jakąś grę, tylko pytanie, czy to jest ta sama gra? Czy to jest coś innego? Zobaczmy. Jak to jest to samo, to nie będziemy... A nie, to jest coś innego. Okej, zobaczmy. Młynek, początku. Ojej, co to jest młynek? Młynek, czasami nazywany szachami kowbojów, to gra planszowa, która pochodzi co najmniej z czasów Imperium Rzymskiego. Rozgrywa się ją na planszy, gdzie każdy z graczy dysponuje 9 kamieniami. Gracze umieszczają kamienie na planszy na przemian. Ułożenie 3 kamieni w rzędzie daje graczowi prawo usunięcia z planszy jednego z kamieni przeciwnika. Aha, czyli takie kółko i krzyżyk jakby mniej więcej, okej. Okay. Cel: przeciwnik musi mieć mniej niż 3 piony albo doprowadzić do sytuacji, w której nie może się ruszyć. Zasady. Twórz młyny, aby zbijać piony wroga. Młyn tworzy się, gdy 3 twoje piony znajdują się w linii prostej. Stworzenie młyna pozwala graczowi na zabranie wybranego przez siebie wrogiego piona pod warunkiem, że nie jest już częścią młyna. Faza rozmieszczenia. Gracze układają na przemian swoje piony na pustej planszy, faza ruchu. Gracze na zmianę przesuwają swoje piony na sąsiadujące wolne miejsce, faza lotu. Gdy graczowi zostają tylko 3 piony, może przenosić je na dowolne puste pola na planszy. No dobra, zobaczymy. Może też się uda wygrać. Skorzystaj z woropionka, aby ustawić pionki w pustych miejscach. No dobra, czyli mówię, takie trochę kółko i krzyżyk, można powiedzieć. Okej, okay, i młyn się robi tak, że ustawia się 3 w rzędzie. No dobrze. Dajmy teraz tutaj, no bo chyba dobrze rozumiem, tak, że... Nie wiem, zaraz zobaczymy, może dajmy kamerę taktyczną, będzie lepiej. Jeśli stworzysz młyn, czyli szereg składający się z 3 pionków, możesz stworzyć z planszy jeden z pionków przeciwnika. No tylko na razie mi to nie wyszło zbytnio. No, to jest taka głupia gra, że to może być szybko remis. No właśnie, no właśnie. No ale dobra, to może ułóżmy tutaj. Co on zrobi? No co za melepeta obezrany. To może tutaj. Nie, zobaczcie, to jest taka głupia gra, że tu ciągle będzie remis tak naprawdę. Ale wiecie co, jakby go trochę...
Czy on ma jakieś ułożone trzy? Nie. Może zróbmy go trochę w wała. Dajmy tu. I dajmy na przykład teraz... Powiedzmy tutaj. No i surprise, gościu, mam młyn, a ty nie masz. Co jest? Aha, bo mam wybrać, którego pionka mam mu zbić. Dobre pytanie. Może tego. Taki najbardziej taktyczny chyba. Okej, właśnie tak. Dobra, easy. Esso. Lecimy dalej. O, i to mnie zablokował, niestety. Ej, czy on by tu sobie ułożył już skubaniec. Dobra, ja w ostatniej chwili to zauważyłem. Okej. Aha, i mogę go przesunąć na sąsiednie puste miejsce. No ale to ja nie potrzebuję chyba tego na razie. Nie wiem, ja bym Aha, bo ja mam wszystkie pionki na planszy rozmieszczone, czyli muszę go przesunąć, dobra. Nie, źle zrobiłem. Przecież on teraz... Ja pitole, ale jestem cep. Źle zrobiłem, kurde. No i pytanie co teraz, bo jedyne co mi pozostało, no to... No właśnie, przesunąć tego pionka tak. I co on właściwie dalej zrobi? Hej. Przesuńmy ten pionek tutaj, żeby nie dać mu ułożyć. Mam mniej więcej... Aha, kurde! Aj, załatwił mnie jak peta. Dobra, czekajcie. No i teraz powiem wam... Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Nie wiem, no jedyne, co mam w głowie, to żeby to przesunąć tu. Ej, trudna jest ta gra, wam powiem. Na pewno jest to trudniejsze niż to, co tam graliśmy. Że nawet zapomniałem, jak ta gra się nazywała. Ale rozumiem, że... Aha, on może dwa razy ten sam młyn ułożyć, a to nie wiedziałem, dobra. Dobra, przesuńmy cię tu. Nie, zablokował mnie, źle zrobiłem, że tak zagrałem od środka. To był błąd z mojej strony. Bo teraz tak naprawdę nie jestem w stanie nic zrobić, zobaczcie. Zupełnie mi zaraz... No, zaraz mi się ruchy skończą. No, tyle. Przegrana. No dobra, no ale to wiecie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Życie, nie? Dobra, myślę, że możemy iść już na górę. Mam nadzieję, że was nie zadudziłem tymi grami, ale wiecie, że ja uwielbiam minigierki w grach. Myślę, że już jak oglądacie któryś z kolei mój let's play, to wiecie o tym. Dobra. Co my tu mamy na górze właściwie? Jakąś kolejną interakcję mamy, zobaczymy, z kim możemy sobie tu jeszcze pogadać. Też, no zresztą, wiecie też jeszcze jedną rzecz. Uwielbiam eksplorację. Ja po prostu zrobię dosłownie każdą interakcję, każdy guzik nacisnę, jaki się tylko da, bo chcę wycisnąć z gry po prostu maksimum. Captain? Mr. Kenway, I just wanted to thank you again for taking me aboard and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. No, czyli kapitan miał problem z tym, że my tutaj byliśmy na pokładzie. Znaczy, no, jesteśmy dalej. Bo stracił tam jakieś kontrakty. No sorry, mordo, no. Co ja ci powiem. Dobra, tu mamy fabułę. Ale widzę, że jeszcze możemy sobie podejść tam do góry. Dobra. Bo rozumiem, że cel główny jest tym zielonym oznaczony. Także podejdziemy sobie jeszcze tutaj do tego... nie, moment. On jest na górze ten koleś, z którym ja mogę pogadać, czy tutaj? Na górze chyba, czekajcie. To wejdźmy na górę w takim razie. A, z tym mogę pogadać, okej. Hello, sir. Do you expect we'll have a pleasant crossing? It is a quiet time of year, though rogue storms in troubled waters are not unheard of. But no need to fret. At worst, they'll prove an inconvenience. I'm more concerned about pirates and rogue privateers. Have you encountered them before? Aye. But the Providence is a strong ship, and her crew well trained. They will surely keep us safe. No hopie, ja jestem asasynem chyba, nie? Mam te ukryte ostrze i tak dalej, także to ja bym was obronił bez problemu. No dobra, moi drodzy, to co, pójdziemy sobie pogadać z kapitanem? Czy w sumie, nie wiem, z kim my tu mamy pogadać. Jakiś tam majtek losowy? Nie wiem, zobaczymy. Ale chętnie bym szanty pośpiewał. All will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend.
You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender Parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. Oho, walka na pięści. Lecimy. Dobra, jak się w tej grze walczy na pięści? To jest podstawowe pytanie. Przytrzymaj B. Co? Aha, że... A, dobra, rozumiem. A, i teraz chyba kontra, tak? Okej. Okay. Ale cienki bolek, ja pierdzielę. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain sees us... To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on anyway? Dobra, to let's go. Oho, czekajcie, bo... Trochę ten system walki na pięści został zmieniony. Aby skontrować, okej. Okay. Aha, w ten sposób, dobra. Wow. Jak w Tekenie normalnie. We're ready to go again if you are. This is unwise. What is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Kurde, Graves jeszcze rewanżu chce. Okej. Okay. Kurde, ale eso. Never! Oho. Dobra, zbroj przeciwnika nie siła bez... Aha, dobra, dobra. Okej. What's the meaning of this? Captain. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These four... We were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Błękitny ikonosław na sojusznika, spoko, spoko. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Niezły badass z hejtama, co? No dobra. I co, dopłyniemy sobie w spokoju, czy niekoniecznie? Ocean Atlantycki, dzień 28. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Zasięgnij języka wśród załogi. A, w ogóle cel dodatkowy wypełniłem, limitu utraty zdrowia 10%. Jak tu można było stracić HP, to był samouczek. Dobra, zobaczmy co my tu mamy, bo rozumiem, że znowu mogę z nimi wszystkim pogadać. Możemy w sumie drugi raz zagrać w te gry, ale... Nie, dobra, odpuszczę wam, nie będę was męczyć. You looking for another fight? That it? Go away. No okej, za wiele nie pogadamy. To w ogóle są ci, którym spuściliśmy w pierdziel. No dobra. A nie, widzę, że to są chyba te same gry, co nie? Przyjrzyjmy się. Tak, dobra, to nie będziemy grać w to w takim razie.
Skoro to jest to samo, to nie będę was męczyć, moi drodzy. Z kim ja tu jeszcze mogę pogadać? Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Haytham Kenway. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs, reduce rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern, then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. Czyli co, jeszcze się okaże, że tak naprawdę winnym tego spisku jest kapitan na samym końcu? Dobra, zobaczmy, z kim tu jeszcze możemy pogadać. Aha, i tyle. No dobra, no to co, moi drodzy? Chodźmy sobie do znacznika fabularnego. Mówię, grać już w te gry nie będziemy drugi raz, ewentualnie mogę sobie zerknąć, czy tam jest to samo, ale tak, to one przy tych samych stanowiskach siedzą, dobra. To zobaczmy, o co tutaj chodzi. You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Kucharz albo doktor, no dobra. W sumie z lekarzem gadaliśmy ostatnio, ale to może pójdziemy do kucharza w takim razie, bo kucharz rozumiem, że jest gdzieś tutaj, tak? Bo lekarz gdzieś tam jest bliżej naszej tej kajuty. Dobra, to pogadajmy. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice? Go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Aha, no dobra, no to chodźmy z nim pogadać. Tutaj, tak, jest James, dobra. Może nam coś powie ciekawego. Na temat tego buntu. Are you James? Aye. Haytham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. No jeszcze byś się zdziwił, co jeden człowiek potrafi. Taki haj tam to myślę, że dużo. Poszukaj wskazówek na rufie. No dobra. Zobaczymy, z kim tam możemy pogadać jeszcze. Ale w sumie trochę nie mamy wyjścia, żeby temu kapitanowi pomóc, nawet jeśli załoga ma w tym przypadku rację, że... Ej, tam był jakiś dialog poboczny. No już trudno. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? No to mamy chyba nasz bunt, co? Sprawdź źródło chaosu pod pokładem. Dobra. Myślę, że przydałoby się tam trochę szybciej zbiec. Dobra. Czekajcie, bo tu jeszcze chyba możemy z kimś pogadać, tak? Kogo my tu już... A z tobą gadałem już przecież. No bez kitu, przecież to było.
wasn't by choice. Dobra, to nieważne w takim razie, myślałem, że może coś nowego. Dobra, moi drodzy, to zobaczmy to źródło hałasu, o co tam właściwie chodzi, czemu oni ten ładunek... Znaczy no, wyrzucają ten ładunek, bo pewnie to jest ten cały rodzaj ich buntu, nie? Wzrok orła też widzę inaczej działa. Curious. Most curious. Ocean Atlantycki, dzień 33. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks! Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin. Or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Hatem. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Ale widać, że Hejta mega pewnie się czuje ze swoimi umiejętnościami. W ogóle jest mega pewny siebie. No dobra. To lećmy. Czerwona kona oznacza cel, który trzeba zabić. No dobra. Pokażę mi sterowanie, bo w sumie widzę, że system walki się zmienił jednak trochę. Au! Fuck. Moment, kontra sparowanie, dobra. Pokonaj mince na dolnym pokładzie. No zamierzam. Co jest w ogóle? Może przełamy mu obronę? Okej. Okay. Kurde, ja niby kontruję, ale... Może lepiej parować jego ciosy. Kurde. To coś tam obrywa. Okej. Okay. Aha, ja mu w ogóle pół HP dopiero zebrałem, no dobra. Ale na pewno o wiele bardziej ekscytujący pojedynek niż... Ogólnie system walki z poprzednich części. Okej. Okay. No i na pewno lepiej działa ten sposób niż kontrowanie go. Kurde, teraz mi coś nie wyszło. Okej, okay. Czyli wciskamy kółko i później jeszcze raz kółko. Dobra. Jakoś to ogarnia mniej więcej. Okej, okay. No o wiele lepiej to działa, bez kitu. Dobra, tyle. Łatwo poszło. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you.
Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. Scena normalnie jak w tym, na krańcu świata. We need those ropes secured! I told you this was madness! Calm yourself! I'll fix your sail for you. No dobra, moi drodzy, ale tą przygodę tutaj na tym statku będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remastered. Na razie!